Witajcie panowie i panie. Prosto z roboty, godzina 10, leciałem jak szalony, bo w Warszawie zaczęło padać. Oto bociany parze bez łapci. Taki ten ma pończoszki troszkę. Tutaj czarnuchy. O, ale to słabo widać. Młode z tego roku. One takie koki, takie z długimi dziobami, trochę po tej żółtej. No i tu perłowe wrzuciłem, żerobniki. Ile cena dwurgania? Temperatura fajna, 10 stopni. 4 stopnie na plusie. O, wesoło jest w Gołębniczku. Tu się stare pary już do duków ładują, bo widziałem, że one tutaj siedziały na tych siodełkach spoczynkowych. Jutro muszę pęczek słomy załatwić. Może na targu, tam ktoś pisał, że na targu wyżkowy dostanę. Tylko się nie zwróciłem uwagi nigdy. Padbur. O, dźwigają, widać, że dźwigają, bo nawet takie gałęzie dźwigają. Fajnie, cieplutko. Już lotka w górze. Na ostatnim filmie o łapaniu. Tak, właśnie to jest tak z tym łapaniem. Że niepotrzebnie nas gołębiarze wrzucają właśnie w taki worek do tych, co łapią gołębie z lotu pocztowe. Tak naprawdę to 90% takich gołębiarzy jak ja to nie łapie tych gołębi. No bo po co? My hodowujemy białe takie. O, dla nas to satysfakcja jest, jak to lata w takim kółku, wpadnie do ściny i ze ściny coś się złapie. A takie łapanie z lotu to nie to. Pocztowy nic nie jest warty tak naprawdę. Jak nie masz do niego karty ani nic. No, nawet się wybiły fajnie. Tam chyba ze trzy pocztowe białe z nimi chodzą. Bo widziałem, że siedziały na dachu, bracia wcześniej wypuścił. No dobra, niech się kręcą. Jedna para jest jasnych na 100%. To ta odsylwka fajna, samica. Z młodym z tego roku wylotem na jedno pióro takim. Brzydal to brzydal, ale para jasnych. Powiem wam, że chodzą. Jak na takie ciepło, myślałem, że ich nie będę mógł odpędzić, to jakoś się pozbierałem. No tak dalej prowadząc jakiś temat odnośnie tych gołębi i gołębi pocztowych, to wolałbym, jakbym miał komuś poradzić, to na początku założyć sobie gołębie takie lotne, przynieść jeden rodzaj jakichś tam murzynów albo jasnych, albo innych. Oj, coś ucieka już, jakiś peszt bez pary pewnie. I zacząć od takich gołąbków. Takie gołąbki łatwiej przychować. I zawsze potem można łatwo zlikwidować. W sensie sprzedać, jak się znudzi. A pocztowe to wiadomo, jak to już przelata rok u ciebie, to no to już jest gołąb taki, że będzie wracał. No. Problemy są wtedy. No i z tymi jest dużo fajniej, tak, bo jest, coś się dzieje. Tu można sobie dokupić, tu można coś przychować, tu można coś właśnie złapać sąsiadowi, jak się ma sąsiada. Co do młodych hodowców, którzy zaczynają, tam jeden mi napisał, Brian. Brian, chyba tak mi się wydaje, że on się boi, że właśnie się przeprowadzi, założy gołębie i mu sąsiad wyłapie. A on będzie miał pocztowe gołębie. No raczej ci pocztowych chłopaku nie wyłapie. A jak wyłapie, no to sam sobie pomyśl, co to są za pocztowe. Jak się dają złapać, tak? No ale przede wszystkim trzeba iść do takiego. Zobaczyć, czy ktoś tam trzyma gołębie, czy nie. Iść się dogadać jakoś, że pani, nie łap mi pan gołębi. Bo zaczynam dopiero, nie chcę się zrazić. I uwierzcie mi, że większość na pewno by się zgodziła na jakieś tam ustępstwa. Bo
To zawsze tak jest na początku. O, nie łapiemy, nie łapiemy. Potem nagle gołębie zaczynają ginąć. Kto złapał? Ja nie złapałem. Dlatego od początku w sumie wolę taką wojnę prowadzić od początku. A tutaj pocztowa. Żeby nie łapać sobie, znaczy nie łapać, łapać sobie od razu, wtedy nie ma żadnych niejasności. Złapałem, nie ma, straciłem, nie ma. A nie, ten złapał, a nie oddał. Oddał gorszego, lepszego nie oddał, schował. Takie się problemy zawsze z tym wszystkim wiąże. Nic nie widzę w tym telefonie. Dobra, wypuszczę teraz tamte. Zobaczymy, czy w szwance się znalazła. To jest gołąb nielot. Ona nawet się boi na dwór wylecieć. Ajajajaj, dawaj, chodź na dwór, to się rozerwiesz. O, ale jest śmieszna, fajna. Ładnie się sparzyły, latają za sobą, także jest git. O, były jakieś opcje ciemne. O, murzyn. No nie wiem, kiedy on wpadł, akurat te wypuszczałem. No ale wpadł. Także pójdzie. Wykręcił się, przyszły do siadania i no i oczywiście w patałach nie usiadły. Ostry, ciemny jakiś. Samców brak, to może. Może się jeszcze skusi tutaj. Co by mnie przynosił do pary. Ładnie chodzi, ładnie. Nikt nie gania. Jeżeli jakiś obcy już teraz nabrał tempa, chyba pójdzie. Oj, oj, nie wiem, czy to się rozmazuje, czy nie. Poszedł na Wyszków. No, i to tak jest z tymi gołębiami. Nie usiadły. Pogoniłem resztę stada. Co by się tak przeleciały tylko. Popatrzę, czy coś ucieka, czy nie. Oj, żałobnik ucieka. Mimo, że jest w parze. O, ale to jest... O, gdzie to się tak rozwaliło mnie to? No tak to jest z tymi nieganianymi ganiać. Rozwalone. Rozklepane. Bocian też coś tam latał. Leci kaczka jak jastrząb. Boją się już go. Jej. O, już tańczą. Przymierzają do siadania. Wyszwanc teraz miał dwie samice, nie wie za którą się brać. Widzę, że w górze nawet je pędzi na jajka chyba już. No ale fajnie dzisiaj, aby te chmurska za szybko nie przyszły. No byle jak, ale jakoś usiadły. Takich zwykłych, jasnych, nie muszą być piękne. Muszę jutro znaleźć Wyszkowie na targu. Wiosna, wiosna. O, latają, klepią. Tak se przed 12, po 12 parę minut ruszyć parę sztuk. Niech się przelecą, póki jeszcze nie pada. Gdzie one są? Tu jest parę sztuk. To te same klepaki.
Dwie pary ciemnych wypuściłem, mi się sparzyły elegancko. Klateczki porobiłem. Zaraz wam pokażę. O, tu zrobiłem takie klateczki. Muszę jutro te pojemniki kupić. Tu się nic nie schowało, bo nie widzę wyszwanców, żeby latały. Może jakąś dziurę gdzieś znalazły, już się schowały. Albo nie ma ich tutaj, to czyli mogły gdzieś albo się schować i huczą sobie w jakimś kącie, albo mogły się zerwać i polecieć w świat. Takie są gołębie na wiosnę. Zaraz zobaczę, czy to młoda samica jest, czy stara. Jak młoda, to znaczy, że gdzieś się schowały. Młoda. Gdzieś musiały się schować. O, to są właśnie Budapeszty. Zawsze im coś przeszkadza. Idę szukać wyszwanców. O, już je znalazłem. Zobaczcie, wlazły pod ten. O, sobie tam. Już je znalazłem. A już mówię, może gdzieś poleciały. No zobaczcie, gdzie sobie miejsce znalazłem. Jakby mało miało w gołębniku. I wyjść nie chcą. Zostanę na wieczór i je coś zeżre tam. Dziadostwo. No i można powiedzieć, panowie i panie, że niestety zaczęło padać, czyli dzień pół do pierwszej dla mnie jest na razie skończony. Może się coś tam wypada i potem jeszcze coś będzie. Tu nagrywam swoją motylko w jedynkę czarną. Odleciała tam, nie potrafi wrócić. Dystans jest kolosalny. Trochę ją przepuszczyłem, bo ja ganiałem te oczywiście. I ona nie potrafi. Tutaj leciała w pewnym momencie, no ale też się przestraszyłem. Myślałem, że to jastrząb. I tyle z jej powrotu. I wróciła z powrotem tam. Bardziej się przestraszyła ich niż... No, także trzeba zakończyć filmik. Odnośnie ostatniego filmu, bardzo fajne właśnie, trzeba takie tematy poruszać od czasu do czasu, żeby ktoś zrozumiał coś. I tyle, no co. Pozdrawiam wszystkich, dzięki za subskrypcję. I lecimy dalej, jutro z targu będzie film na pewno. No chyba, że targ będzie jakiś, nie wiem, słaby deszcz będzie padał, to tylko po ziarko i to wszystko. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.